Witam Was, kochani. Dzisiaj zabiorę się z Wami w rejs taki widokowy. Zwiedzimy sobie Władysławowo od drugiej strony. Takim dużym to nie kierowałeś, Filip, co? No, tam na plażę popatrzysz, zobacz, tam taki mały człowieczek, widzisz tam pięknie, a jak popatrz zielone, to będzie większe, nie? Mogły sobie posterować troszeczkę, tak jak widzimy na przybitkach. Czy zawsze macie udostępnione taką możliwość? Tak, to nie było na Boga w tej chwili, tylko po prostu pokazane, że takie czynności są wykonywane. No właśnie, słuchajcie, widzicie na przybitkach, jak to wygląda w praktyce. Latamy dronem nad tą jednostką, ona jest przepiękna, jest posadzona dosyć nisko wody, co daje nam takie wrażenie naprawdę obcowania z tą wodą. Oczywiście, jeżeli ktoś nie lubi kołysania, bo mimo wszystko, jak robimy zwroty, ta jednostka troszeczkę kołysze, oczywiście może wybrać duże jednostki, ale na tych dużych jednostkach, gdzie wchodzi 100 osób albo i nawet więcej, nie odczujemy tego klimatu morskiego, co na właśnie tego typu jednostkach bardzo fajnych, małych. No i oczywiście ta jednostka, jej atut chyba największy to to, że możemy sobie u góry sterować, ma tak zwaną podwójną sterówkę u góry, możemy sobie sterować, oczywiście na dole jest zawsze człowiek, który wszystkiego pilnuje, w razie czego jakby nasze dzieciaczki gdzieś coś za mocno manewr wykonały, to on tam skoryguje to. Na dole jest lepiej? Tak, jest. A co Ci się najbardziej podoba tam na dole? Kontrol. Nie, najbardziej mi się podoba telewizor. Telewizor?